Cześć wszystkim! Znowu w Pniu 7. To dalszy ciąg Arcanum. Przypowieść o maszynach i magii. W dzisiejszym odcinku rozbijamy się po Caladonie. Ponieważ tak niezbyt porządnie się do tej pory rozbijaliśmy. Czas to naprawić. Dobra, pierwsze pójdziemy sobie tutaj. O, właśnie tych panów szukamy. Nie rozmawiaj z nim! Dlaczego nam przerywasz? Zajmij się swoimi sprawami. Może mogę jakoś pomóc? Pomóc? Nie sądzę, byś mógł mi pomóc w tym, że mój partner jest imbecylem, czy też raczej ex-partner. Jesteście partnerami. Co się stało? Co się stało? Powiem ci, co się stało. Wybrałem sobie niewłaściwego partnera do interesów. Otóż co się stało? Wszyscy mnie ostrzegali, nie zaczynaj biznesu, mając niziołka za wspólnika, mówili. Prosisz się, tylko kłopoty, mówili. Rozumiem, że ich nie posłuchałeś. Pracowaliśmy wspólnie przez lata, prowadziliśmy mały internet w branży ogrodowej, nic specjalnego, ale biznes zarabiał na swoje. Nigdy nie pozwoliłem Teremu zajmować się finansami, o te sprawy dbałem sam. Byłem jednak na tyle głupi, że zaufałem go przy ostatniej transakcji. Co takiego zrobił? Decydowaliśmy się odejść na emeryturę, więc wystawiliśmy na sprzedaż całe nasze wyposażenie. Dość szybko zjawił się potencjalni klienci, ale akurat musiałem pojechać w interesach do Tarantu. Ustawiłem więc Terego z dokładnymi instrukcjami co do cen, jakie miał się zgadzać, a na jakie nie. Ile wziął za sprzęt? Fasolki! Sprzedał wszystkie nasze narzędzia za 3 prawdopodobnie magiczne fasolki. Myślałem, że ze mnie kpi, dopóki nie zobaczyłem pokwitowania. To była prawda. Wszystko, co sprzedaliśmy, było warte co najmniej 2000 monet. A nie dla niego przemądrzałego idioty. Czy sprawdziłeś się jakoś na obecność magii? Czy sprawdziłem? Oszalałeś? Słyszałeś kiedykolwiek o magicznej fasoli? Szkoda, że nie słyszałeś tych wszystkich kłamstw, które oni mu wcisnęli. W rodzinie od pokoleń mają potężną moc, stworzone przez pradawnego maga. Co za bzdety. A co gdybyś mnie sprzedał, powiedzmy, na 1000 monet? Naprawdę? Chcesz się kupić? Tary, znalazłem większego głupca od ciebie. Choć nie spodziewałem się, że to możliwe. Raczysz sobie żartować, panie? Mówię absolutnie poważnie. Zapłacę 1000 monet za te 3 fasolki. Heh, jesteś zbyt hojny. Cóż, no to dobiliśmy targu. Masz, weź je. O, chodź, Tary, mam nareszcie trochę monet. Uczcimy to. Okej, okay, dobra. Dostaliśmy 3 fasolki. Może nie służą do dostania się krainy gigantów. Ale coś w sobie muszą mieć. Okej. Karczma z cebulą w nazwie. Wejdźmy do środka. Coś mi mówi, że... Tutaj się mogło... Bo... Tutaj możemy coś ciekawego spotkać. Sklepikarz. Ta, niezbyt miły pan. Dobra, nieważne. O, patrzcie, zapadnia. Wow, wow, wow. Co tu się dzieje? Ktoś tu się nieźle porachował. Płok bandyta. Dwóch bandytów. Dobra. Weźmy się do roboty. Wow, mam jakieś strzelby. Kogo tak porchowałaś? Magnusa. No, pan musi być... nie lada, zabijaką. No, no, no. A ten nagle postanowił przestać korzystać z łuku. Ciekawe dlaczego? Nie wiem. Nie, żeby mi to przeszkadzało. Okej. Okay. O, Jorumund. Czy ty właśnie wypił wszystkie magiczne mikstury, jakie mu dałem? Tak to jest. Okej, okay, dobra, zbadajmy co to się... Ulala. Co my tu mamy?
No... Znaleźliśmy Virgila. Nie w najlepszym stanie, ale... Ale co my tu mamy? Dobra, użyjmy tego. No! Panie! Czas na wyjaśnienia. Greetings, my friend. It seems... Well, it seems we both have come a long way. Thank you. Thank you for bringing me back. Co tu się stało? These men. They were the men who killed my brother, Lawrence. I had come here tonight to confront my past once and for all. I knew that it would most certainly lead to my own death, but I just couldn't run from it any longer. Możesz mi o tym powiedzieć, Virgil? Yes, it no longer holds any power over me. Before I met you, before I met Joaquin, I was very different. I was a criminal, really. An evil man. There's no other way to say it, and I don't mind admitting it to you now. Okay. I lived my life like a dead man. Well, at least in the sense that I used to view such things. I cared very little for anything at all. I lived only from moment to moment. No sense of right or wrong. I stole or lied or even killed with no thought for morality or consequence. And the men I associated with were the same way. Such lives feed upon themselves. My family moved to Caledon when I was younger. Lawrence and I were close in our early years, but the life I chose to lead as I grew older was repulsive to him. We finally had a falling out. At the time, I didn't care. The dead have no family and remember not their pasts. This place is a place for the walking dead, a place where men gather to feed their darker sides. I knew it well, too well. I spent a lot of time here, time and money. I also gambled with men who make a living doing so, and one night, I lost more money than I had. I was threatened physically when I couldn't pay. What is paying to dead men? I laughed, and bled, and spat on them. It was only then that they threatened to kill my brother if I didn't pay. Of course, I thought it was only a threat. And really, in the end, I didn't feel anything about the matter. I'd left all that behind me. Well, at least that's what I thought. I can't tell you the pain which tore open my very soul when I found Lawrence, bleeding and broken. The life gone out of him. I cursed myself and the gods and everything else I had forsaken, and I ran. I ran so far and so fast that I don't remember anything until I woke up on the doorstep of the Pinari Temple, where Joaquin took me in. Yes. And doesn't that seem like so very long ago, Virgil? Kim jesteś? I am Elder Joaquin. Ty jesteś Joaquin? Trudno mi w ogóle uwierzyć, że ktoś istnieje taki jak Joaquin, ale... Okej. Okay. Yes, it is I. I must apologize. I have been so busy trying to find out who is trying to kill you and why, that I neglected to consider the fact that you might need my help in other matters. But you are alive. And so I rejoice. Skąd wiedziałeś, gdzie mnie znaleźć? I'd heard that Virgil was back in Caledon, alone. I feared the worst, as I knew a little more about his past than you did. I've been searching for him for the past week, and only now did I find him. You've changed much, young Virgil. Yes, Joaquin. And I have seen much, but I still remember the lessons you taught me. They have brought me through all of this. Even through death itself. I knew from the moment I saw you that you were special somehow. That you were meant for more than the life you left behind. And I say that I was right. The living one could not have chosen a better companion. You will be a powerful ally in the battle to come. A co ty porabiałeś, Joachimie? Well, since I left Stillwater, I've been trying to find out if the prophecies say any more about what it is you're supposed to be doing. Unless I've missed something, Arunax hasn't yet returned. What have you found out? Opowiedz mu. Ah, that is quite a tale. You've done very well, and I think your journey is approaching the end. Mam taką nadzieję, Joachimie. Czy pójdziesz z nami? No.
I think that you are in capable hands. I am no longer needed here, but I'm sure I can find something to keep me busy. Good luck. May the spirit of Nasruddin be with you and guide your path. Farewell. Żegnaj i ty. Virgilu, czy możesz powiedzieć, o czym wiesz? I was just saying that I came here tonight to face my past and to avenge my brother whom I betrayed. These men were the men who killed him. I knew that I wouldn't survive, but the weight of his death and my cowardice were too much to bear any longer. And here you found me. Cieszę się, że wróciłeś. Czy mogę ci zadać kilka pytań? Yes, of course. Czy było warto? Czy teraz jest ci lżej? Yes, I saw Lawrence, you see. I saw him on the other side. He didn't really speak, but I felt that he was at peace. That he held no ill will towards me. That lessened my guilt. Allowed me to see that those choices I'd made were made by someone else. Another man, and that I had left that man behind. Druga strona, Virgilu. Opowiedz mi o śmierci, jak to jest? It was, well, peaceful, I suppose. I remember very little. I have memories of a great place, warm, silent. There was no pain there, no suffering. And I remember feeling that it was boundless. A place that was no place, not a prison nor a punishment, but freedom without end. Przyjaźń, jakby ci się podobało. I did, in a strange way. You've no idea what it's like to let go of everything that constitutes our struggles in this life. Pain, greed, envy, guilt. It's liberating, even in its emptiness. I can honestly say that I wanted to come back, to finish what I'd began with you. That a small part of me wanted very badly to stay. And I think that I carry that great place with me always. A small piece of death. Okej, jeszcze kilka pytań. Yes, of course. Trzeba było mi powiedzieć, zawsze możesz liczyć na moją pomoc. I know you would have. But this was a journey that I had to make myself. This all sounds so bloody serious, doesn't it? This wise and introspective gibberish doesn't fit me very well. I'll do my best to put a cap on it. But it has changed me for the better. And I thank you once again. Okay. Yes, of course. Cieszę się, że wróciłeś. Czy przyłączysz się teraz do nas? Yes, of course I will journey with you. As your protector and as your friend. As if I've got a bloody choice. Aren't we all just pawns of prophecy? And something else. I'm not sure, but I think that something has happened to me as a result of all this. I may be better equipped to face Aranax when the time comes. Cieszę się, Virgilu, a więc? Yes. Let us continue on. Świetnie. Hurra! Mamy Virgila z powrotem. Przyjrzyjmy się mu po zmianie. Okno postaci. Tak, zobaczmy. Tak, ma dużo większą kondycję, siłę woli. Zręczność, kurczę, przestał pakować w uniki. Więc nie jest już aż tak dobrym wojownikiem jak wcześniej. I przestał zajmować się ślusarstwem, więc już nie będzie nam otwierał żadnych zamków. I tak, nie ma żadnej punktów technologii. No to więcej dał w magię, właśnie. Ma całą magię, białą nekromancję oraz troszkę czarnej nekromancji. Chociaż nie wiem, czy z tego będzie kiedykolwiek korzystał. No, poza tym nic więcej nie ma. Ale cóż. W przyszłych poziomach pewnie będzie doskonalił walkę wręcz, więc myślę, że będzie jeszcze z niego przeciętny wojownik. Siła chyba wcześniej miał troszkę większą, ale nie jestem tego pewien. Okej, dobra. Dajmy mu z powrotem jego ekwipunek. Ciach, ciach. Mieczyk. A, jeszcze jedno. Nie zajmuje się leczeniem. Więc to jest dosyć przykra sprawa. Aż nie będzie nam teraz kto miał leczyć Magnusa. Tak. Zwykłe leczenie już nie jest na niego zbyt skuteczne.
Dobra. Ja trzymam jego tarczę, aczkolwiek ten pan ma też tarczę. Korzysta z Symtera. No, najwidoczniej nie może korzystać z tarczy. Trzymaj to, Virgilu. To były jeszcze jego rękawiczki. Przepraszam za to. Musiałem sobie kichnąć. Dobra. Trzymaj to. No i jeszcze Jorumund ma twój hełm. No i świetnie. Virgil wrócił do formy. I teraz ma troszkę inny głos. No. Good luck to you, living one. Okej, ale zanim odejdziemy, jeszcze pozbierajmy krapy. Wow, karabin samopowtarzalny. Nie najlepiej mu służył. Nikogo nie trafił. Ale cóż. Ten pan chyba miał jakiś... O, wyważony miecz. Sprzedamy go. Elegancki pistolet. Ciekawe, ile jest wart. I młot dobrej jakości. A ten pan nie miał nic. Biedny niziołek. No dobra. Zajęło nam to trochę czasu. A to była dosyć interesująca historia. Dobra. I właśnie dlatego popędzałem wątek główny, żeby jak najszybciej doprowadzić tego momentu powrotu Virgila. Ponieważ patrzcie, on ma teraz 25 poziom. Więc sam nie chciałem zbytnio robić dużo zadań pobocznych, żeby nie uciec zbytnio od niego. I żeby był jeszcze w miarę na sensownym poziomie. Żeby mógł szybko z nami, ze mną awansować. Dobra. Ale to już mamy za sobą. Wiecie co? Teraz możemy... Nie, wiecie co? Najpierw fajnie byłoby znaleźć jakiegoś handlarza, który skupi te pistolety, które teraz zebraliśmy. Czarodziejskiej zbroi raczej tego nie sprzedamy. Może świetne zbroje kaladońskie nam to kupią. Nope. Może jest jakiś pan technolog? Nie widać za bardzo. Kicel Price. A właśnie, czy my z nim pogadaliśmy? Witaj, Kicel. W początku cię nie poznałem. Czy jakieś wieści od Odleju? Mam, jest w Drenholmie. Wstąpił w szeregi straży do oddziałów łuczników. Wygląda na... Drenholm wstąpił do służby królewskiej, co? Ha! Przynajmniej mógł mnie o tym poinformować, żebyś się nie martwił. No cóż, dzięki ci, Punio. Dzięki, że poświęciłeś, by mnie odnaleźć. Przekazać wieści. Bardzo mi ulżyło, skoro już wiem, że chłopak jest zdrów. Nie ma za co. Do widzenia. Dobra. Myśmy mieli wystarczający dobry poziom łucznictwa, to mógłby on nas zaproponować teraz szkolenie łucznicze. Ale nie mamy, nie jesteśmy. Więc tego nie zrobił. Mistyczna menażeria. Nie chcę żadnej mistycznej menażerii. No nic. Może Magnus nam podtrzyma te karabiny w międzyczasie. Virgil, ty podtrzymaj to. 1% krytycznej porażki. Może przeżyje coś takiego. Mam nadzieję. Dobra. Ale spójrzmy teraz na awans. Czy jak zwiększę charyzmę? Tak, to mi zwiększy limit towarzyszy do 6. Teraz mam 1, 2, 3, 4, więc mam jedno wolne miejsce jeszcze, które niedługo zajmie Raven.
A potem chciałbym jeszcze kogoś jeszcze przyłączyć. Mam dwie opcje. Albo wydać te dwa punkty w charyzmę, albo kontynuować inwestowanie w zręczność. Nie, wiecie co? Teraz czas na zręczność. Tak, a potem uniki i walki mistrzowskie, ponieważ to również się nam przyda. I z tym związane parę zadań. Wow, wow. No, no. Teraz się pokręcimy trochę po tych kaladońskich kanałach. Ponieważ możemy tu zdobyć trochę doświadczenia. Dobra, mniejsza. Irytujące tak czekać, aż wszystkie się poruszą. Okej, dobra. Gnijący piechur. Ciekawe, który on miał poziom. Aha. Dobra. Pozwiedzajmy kanały. W kanałach zawsze jest dużo rzeczy do zabijania. Tylko dwa paski mi wskoczyły za tyle szczurów. Szkoda. Co się z nimi tutaj pobawimy. I zobaczmy. Półogr bandyta. O i te rękawiczki, które ma Magnus bodajże. Jormund. Ta... Jeszcze ich nie zidentyfikowałem. Ale pewnie są w czymś dobre. Tam więcej tego tałataństwa. Się tym zajmiemy. Przestanę bez poważnego zagrożenia. I nie dają zbyt dużo doświadczenia. Ale zawsze to coś. O, co to jest? Pełzak kanałowy. Ciekawe stworzonko. Ale niezbyt groźne. Na szczęście. O, coś mi nieźle przetrąciło, może ten pełzak. Dobra. W następnym odcinku zwiedzamy dalej kanały, czyścimy je z wszelkiego tałataństwa oraz trochę jeszcze pochodzimy sobie po Kaladonie, pogadamy, parę misji powykonujemy. Na razie to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!